Cześć widzowie, witamy was w naszym gameplayu z Far Cry'a 2. 3. Tak, 3 to już jest. To jest Far Cry 3. Tak, i spojrzymy sobie nasze takie szybkie first impressions. Na 20 klatek. Na 20 FPS-ów przy nagrywaniu, tak. No niestety. Przykro nam to powiedzieć, ale na HPDV 6 i 7 z Radeonem 6770 ta gra chodzi jakby chciała, a nie mogła. O, ale fura. I wiem, że mamy niby... Aha, już widzę tą geometrię. Tak. Nie, no geometria jest na full ustawiona. Nie, ale przyjrzyj się, zobacz jakie są zęby. Może wy tego możecie nie zobaczyć po renderingu, ale... Tak, no to o zębach już wspominałem, że nie ma antialiasingu bez DirectX 11. W DirectX 11 nie da się nagrywać a tego. A w DirectX 11... klatek. No nie damy rady tego nagrać. No i to taki jest efekt. Czekaj, pojadę po skórki. Dziwo, te 20 klatek jest w miarę grywalne. Mówimy przy nagrywaniu, bez nagrywania jest od tak 30 do 40 klatek, w nocy do 25. Znaczy w nocy mieliśmy 25, bo żeśmy grali w DirectX 11 z HBO włączonym, ale... no spokojnie daje się grać, tylko że no nie wiem czemu, ale... Nagrywanie kills the performance. Chyba no, rozwaliłem to bardzo mocno. Naszą ładę. 10 klatek w dół to jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o nagrywanie frapsem. Czy dawno nie mieliśmy takiej gry, która by aż takiego dropa łapała przy nagrywaniu. Więc jeżeli... Karol nas trochę rozpieściło. Szczerze mówiąc, raczej gameplay z Far Cry nagrywać nie będziemy, ale chcieliśmy spojrzeć, pokazać wam trochę tą grę, zachęcić was może troszkę. Gra jest naprawdę fenomenalna, znaczy jeden z lepszych storyline'ów, jakie widziałem od dawna w jakiejkolwiek grze. My nie będziemy chyba robić konkretnych questów, żeby nie spoilerować, ale rzucimy sobie okiem, jak wygląda świat, jak się gra. Myślę, to jest jakaś waza, pierwszy raz coś takiego widzę. No to chodź po wazy, pójdziemy. To jest działo po mojemu. No w Rosji nazwaliby to działem, tutaj to jest waza. No. No na mapie jest waza. Co to jest? Wziąłem relikt klikając tak se... Dobra, spoko. Nasze ustawienia... wszystko poza oświetleniem jest na full. Szczerze mówiąc. I praktycznie nie ma absolutnie żadnej różnicy, czy my to damy na full, czy nie. I tak gra chodzi tak samo. No, trochę się popsuł ten samochodzik. Więc... Samochody trochę niewiele lepiej niż w Far Cry 2 wyglądają, żeby być szczery. Przynajmniej jakoś nie tak. Co, w Far Cry 2 można było wyższe ustawienia ustawić. Może tak. Co ja się zgubiłem. Tam mieliśmy. Na mnie Far Cry 2 nie zrobił wrażenia, ale to tylko moje. Ja grałeś na konsoli, a mi się Far Cry 2 podobał, o dziwo. Nie mówię, że był zły, bo po prostu był okres, kiedy miałem ochotę w takie coś grać, a miałem to wtedy. Syna na konsoli to ta gra była straszna. Czekaj. Wejdziemy sobie na wieżę i zjedziemy po linie. Ja wiem, że konsole są stare, ale drop FPS-ów na konsoli to boli, naprawdę. Far Cry 2 się dropało na konsoli? O jest. No ja i się to było czuć. No wiesz, to jak masz. Wiesz, jak masz stałe 30 klatek na konsoli, no bo tam o 60 to możesz pomarzyć najwyżej, to. Wiesz, masz stałe 30, spadnie ci ten 28, no to już czuć. Czekaj, jak ja tu wlazłem wtedy? Myślę, że musisz skoczyć. O, tutaj właśnie. Jeden z obiektywów do robienia w grze. Tak, trzeba znajdować te radio towersy. I je uruchamiać z powrotem. Jakbyśmy tutaj w nocy, wydawało mi się, że nie ma tutaj liści. O, ludzie za oknem coś tam pajacują, mam nadzieję, że tego nie słychać. Chyba nie, nie jest aż tak źle, z przesady. Postacie są naprawdę fajnie nakreślone w nowym Far Cry'u. To trzeba oddać. Naprawdę są świetne. Główny antybohater, pan ten taki świrus, jest tak fenomenalnie zagrany, jest tak genialny voice acting do niego zrobiony, że dla samego storyline'u warto po prostu pograć w tego nowego Far Cry'a. Chociaż gra jest oczywiście open world, więc możemy sobie łazić gdzie chcemy i robić co chcemy. Dużo broni jest, dużo są łuki na przykład. Jest fajna kustomizacja jest.
Wydaje mi się, że to już zrobiłem. A, dobrze. Czekaj, teraz tak. Zjedziemy po linie. Teraz Assassin's Creed Style. Może nie zaskakuj. What the fuck? Pierwszy raz jak to zrobiliśmy, wrażenie, że się ręką trzyma za to. Pierwszy raz jak to zrobiliśmy, to w DirectX 11 w nocy przy włączonym oświetleniu HBO i spadło do 10 klatek. Było źle. Czekaj, tu gdzieś było... Bo znikało mi to wszystko, ale fail. Tyle. To nie było chyba tutaj. To nie było tutaj, to było gdzieś dalej. To było gdzieś dalej? Mhm. Dobra. Bo ty gdzieś potem pojechałeś, więc jedź. Wybaczcie, bo szukam skórek z kozy, bo potrzebuję sobie zrobić uchwyt na broń. Tak, porządkowo możemy nosić sobie tylko jedną broń. O, rozjadę to. Będę tylko szkoda amunicji. Chodź tu, świnio. That pig. O. I od razu pasztet mamy. Nie, teraz wypujemy jej flaki i będzie z tego skóra. Gdzie ona jest? No właśnie, to jest ciekawe. Niby jej wyciąga flaki, a tak naprawdę zbieramy tylko skórę. O, no co, zaraz zobaczycie. Po mojemu to było wyprucie flaków, no ale dobra. O, to tutaj było. Tylko, że skóry chyba zniknęły. Tak, to było tu. No dobra, to może zrobimy jakąś mini misję, żeby tak nie bujać się po plaży bez celu. Co, nie lubisz bujać się po plaży? Rolling on the beach? Czekaj, jak to się... O, dobra. Czy to jest ta misja z dowożeniem leków? Nie, to jest przejmowanie terytorium. Pójdziemy, wyrżniemy towarzystwo tam. Zobaczymy, co tu się dzieje. No oczywiście jest to FPS. Tak, no to każdy to trzeba zauważyć. Raczej nie nosimy tej broni dla Bayeru. Jak ci się podoba mechanika strzelania? Wszystkie bronie strzelają jak laser. Dosłownie. Zdążyłem to zauważyć. No ale powiedzmy jakoś, nie wiem czemu mnie to nie martwi w tego typu grze. Nie, to nie ma większego. Ciekawe tylko jak multi jest. Multi jeszcze nie zdążyliśmy zagrać. Kurde! Teraz będzie Guns Blazing. To będzie Out of Ammo. Masz tylko minę? Tak, mam tylko minę. Nie masz granaty chyba jeszcze. Chyba. Mogę kamieniami rzucać. Uj, masz tą minę. Żri to. O kurde, wysadziłem psa miną. You so mad. Oj, podpaliłeś chyba trawkę. Chyba chuj. Tutaj potrzebuję jakąś broń. Jak tą minę przełączyć? Kurde. O, jest granat. Ups, nie chciałem. Chciałem to zobaczyć. No to mamy minę i granat. Dobrze jest. Czyli. O, zabiłem go. Teraz z niego kałacha. Kalasznikow. O nie, mam amunicję do tego. Dobra. 15 amunicji. To nie poszło tak gładko, jak miało pójść. No, nie zerknę, jeżeli nie masz amunicji. To masz shotguna. No. Teraz mamy shotguna. No. Jezu, nie chciałem go okradać, tylko... O. Co, nie chciałeś pana z kokainy okraść? Jezu, co tak pierdolnęło? Granatę... Bo minę sobie położyłeś pod nami. Nie, granatę mnie chyba jemnęli. Uciekaj. Czekaj, bo szrapnele. Daj, motherfucker. Amunicji, no tak, znowu. Zabawimy się jak w podnoszenie kitu w Battlefieldzie. Dosłownie. Znowu masz odgana. Może podaruj, może i coś tutaj miną poczęstuj. Fuck! Dobrze, że kamizelkę kuloodporną kupiłem. Może bym wierzył. Heal. Trochę głupie, że za każdym razem bandażuję sobie rękę, nie? Mhm. Ale to było nieprzemyślane. Trzeba było amunicję kupić jeszcze, zanim tutaj przylazłem. Z tego działa, jak ostrzelam. To ciało chyba nie działa.
Ale może jest tu gdzieś amunicja. Pieniądze nie są zbytnio teraz przydatne. Gdzie są pieniądze za las? No cóż, nie posnajpimy kamieniami. Miałem też granatów. No to teraz on... O, wiem co zrobię. Mi blade. Będę ich rozjeżdżał. A co, tutaj zablokujesz się na czymś i będzie kicha? Nie, no przecież to na krajendzinie. To chodzi na krajendzinie? Tak. To jest krajendzin? Tak. Wow. A może nie, w sumie nie. Chyba nie. A co, ale krajendzin tak chwilą chodzi. Uuu, kurwa, nie. Ja pierdolę. Cię mówiłem, że to był kiepski pomysł. Dobra. Mommy told you. Mommy told me. Właśnie zastanawiam się, na kim się dało, że to na krajendzinie chodzi, szczerze mówiąc, ale teraz sobie rozmysłowiłem, że w sumie nie ma żadnego logo, jak się gra odpala, że to jest krajendzin. Zresztą czemu miałby to chodzić na krajendzinie, jak to chyba Krytek? Wszystkie poprzednie chodziły. Ale to robił Krytek, czy nie? Aha. Nie. To nie robi chyba Krytek. Ubisoft Montreal to robił. No właśnie. Oni nie mają, Ubisoft nie ma chyba praw do krajendzina. Chyba nie. Dobra, czekaj, zaczniemy od Resupply'a. Zresztą umówmy się, ale... Gdyby to chodziło na krajendzin, byłoby chyba... To by chodziło o wiele lepiej. Albo o wiele gorzej, ale przynajmniej byśmy wtedy wiedzieli, czemu to chodzi o wiele gorzej. Nie, no... Nie ma w ogóle fizycznej możliwości wyciągnięcia 60 klatek, nawet jak ze wszystkim wyłączonym. 800 na 600 też nie pomoże, bo takie rodzice się chyba nawet nie ma. Przynajmniej na naszych, no już nie najnowszych komputerach. Może snajperka? Czekaj, gdzieś tu były shotgun, sniper rifles? Nie. Nie mam 1200, kupiłbym sobie łuk. Special. Ale teraz znowu ja mogę tylko jedną broń nosić na raz. Ale łuk jest dobry, bo możesz z daleka bardzo nakupić. A, i nie słychać jak zabijesz kogoś. Więc będziesz mógł tak sniki zrobić. Już czuję ten zajebisty fail. Dobra. Dobra, gdzie te speciale są, bo mi zniknęły. SMG. Niżej, niżej. Launcher jest niżej. Wyżej. Nie widzę. Ci patrzę pokazać, tu. A, Boże, no nie widziałem tego w ogóle. Flame, może miotasz ognia? Nie, bo się spalisz. Dobra. Zamiast kałacha. Teraz pytanie, ile dostaje się strzał z tym? 4 chyba. Czyli marksman sight. Dobra. It's jungle up there, baby? Dobra, nie mam już kasy w ogóle. Więc zaraz się okaże, czy to był epic fail, czy co z tego będzie. A, jeszcze sprzedam graty. Może jeszcze coś pieniędzy wyciągnę. Coca-Cola. No, co ja tu mam? O, to sprzedawanie tego to jest fail. No, trzeba wszystko klikać po kolei. Skóry psa. No, fetysz do skinowania psów. No bo i to by było na tyle. Amunicję masz jakąś? Weź sprawdź. Czekaj, nie mogę teraz. A. Amo. Aros. Aros. Mam 5 na 5. Mam 5 strzał. Czekaj, jak zrobić to na strzały, badziewie? Potrzebuję skórę z kozy. No tam była właśnie koza i potem nie mogłem jej znaleźć. Dobra. 5 strzał powinno wystarczyć. Ich tam za dużo, nie wiem co tutaj biega. Małpy? Nie. A to co to jest? Aha. Wyglądało jak jakieś rozpaćkane coś. No. Dobra. Idziemy po samochód. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Podejście numer 2. Jak już to tam będzie? Że tym razem się uda. Jakbyśmy... By się udało zabić ich wszystkich z odległości, to powinno się udać. Że skuterem popłyniemy, bo to skuter widziałem, Adam. To byłoby szybciej, ale dobra, już będzie. Nie, bo to w środku lądu jest, i tak musiałby potem z buta zasuwać. No. A też nie wiadomo, czy to wszystko jest połączone ze sobą. W sumie to nie wiadomo. Oho, miota jak szatan. 20 klatek wcale mi nie pomaga.
Jak fizyka jazdy? Need for Speed. Nie, no taka trochę lepsza niż było w Crysisie, ale od Far Cry'a jedynki się niewiele zmieniło. Powiem szczerze, że nawet nieźle się te samochody prowadzą. Chociaż trochę udają jakiś sensowny model jazdy. Muszę powiedzieć, że udają. Nie, no bo to nie jest żaden... Prawie jak ostatnio pod domem. Czekaj, cicho. What the fuck? Hamuj! No to był jednak znowu fail. Fuck me! A, jeszcze nie było na czerwono, więc może zdążę uciec. Nie będą mnie widzieć. Schowam się w trawie, jak ninja. O! Czy to jest celownik? Dobra. Jeszcze nie widziałem nigdy takiego celownika na łuku. Crazy się to bym się nie zdziwił, ale tutaj... A, mało jeszcze widziałeś. Chłopce. Ej, bo oni tu ciężarówką przyjechali po mnie. Dobrze, idealnie. Wiesz, że to ma opad, z tego co pamiętam. Czekaj, mogę uwolnić jakieś tam zwierzę. Tylko tam jakiś struś był, czy chuj wie co. A nie lew? Czekaj, Czyli muszę coś sprawdzić, wiesz? Mhm. Controls... Nie. To w controlsach będzie chyba. Nie wiem, jak się używa tego aparatu i nie powiedzieli mi tego jeszcze. Może to będzie... Te? No, to był świetny pomysł. Kamień. No nie, to kamieniem się rzuca. No, łuk jest całkiem, całkiem. Jeszcze trzech mogę zabić. Jeszcze jeden przy jeepie siedzi. A, ten celownik to chyba po prostu oznacza tych gości. Czekaj, tego zabiję prędzej. Ale poczekaj... Biega tak szybko, że... O, no nie, no to się jednego gościa mnie... A nie wiem, że tych strzał nie można zbierać. No nie. No i w tym momencie genialny plan się skończył, więc podniesiemy kałacha. Jak się uda. Chyba się mnie boją. Lol. Spieprzyli dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Amo. Coś do mnie strzela. Lost him, dobrze, dobrze, dobrze. Ta strzała w powietrzu. Wydawało mi się, że dwóch zabiłem. Trzech zabiłeś. Gdzie ten pies? Ale z dwóch już podniosłem wszystko. Ach, ten cel. Wiesz, ta broń strzela jak railgun niby. Ale weź coś traf. No. Markery z Call of Duty mnie rozpieściły. No. Trzeba je po prostu było, w ten sposób. Szkoda amunicji. Już nie mam. No to może... Operację ponieść shotguna. Pump up. Pump action. Może coś będzie miał przy sobie. O, widzisz? 6 amunicji. Jeszcze zobaczymy, co ten ma przy sobie. Później połóg sobie wrócę. Tylko tam gościu leżał. Czekaj. On się zdąży zakraść i wbije mu kosę. No, przez ulicę to może być... No. Świetna kosa, powiem. Prawie wyszło. No naprawdę, jestem z ciebie dumny. Fuck me! Czekaj. Sneaky, sneaky!
Gdzie te psy są? Ale jestem cwany jak ninja. Kto tu jeszcze jest? O cholera. Jak on mnie tu widzi? W pizdu. Samo jak tego tam. No ja to go zobaczyłem, bo miał tam ten piorunek nad głową. Uuu! Chciałem mu wbić kos, ale... Musiałem się obyć. Podniesiałem mu strzelanie. Nie wiem co to jest, ale chcę to zabić. Pewnie mi się przyda skóra z tego. Został mi ten jeden z piorunem. To jest jakaś forma berserkera, z tego co pamiętam. Jeszcze w międzyczasie sobie zasunę lód. I love you long time. No patrz, no jak on mnie tu widzi? No bo on może jest jakiś, wiesz, specjalny. Specjalny ludek, ale... Z czegoś tam w górze celuje. Weź go sobie podbiegnie i mu wypieprz. Nie było nie celować w niebo. Ale coś mnie tu widzi, ale cholera wie co. To psy w pizdu masz. O, ty kundlu głupi. Wow. Trzeba było jeszcze psa zabić. Tada! Udało się. Zrobiliśmy wioskę. I teraz na mapie... O, ten teren się zrobił już teraz zielony. Można teraz wziąć quest na headhunting i takie tam opcje. Oj, teraz nasi posi przyjechali na gotowe. Jak zwykle. Jeszcze trzeba lód pozbierać. O, świetnie. O, wyścig jest, odblokował się jakiś. Szczerze mówiąc, przy tym FPS-ie i przy tym modelu jazdy to jednak wyścigi się nie będę bawił. To wszystko co tutaj jest? Zawiodło się trochę. O, łódkę można przetestować. Trzeba wepchnąć do wody. O, ma działko. To możemy teraz zaszaleć. No dobra, teraz chcę tam wsiąść. Nie. Jakoś nie wiem, od... Woda się wlewa do środka. No przechodzi przez ten, przez łódkę. Jakoś od... Pierwszego Crysisa żadna woda już nie robi takiego wrażenia, szczerze no mówiąc. Ale mógł to nie najgorzej. Zobacz, co tu jest? Temple, coś tam. Zobaczmy sobie tą tą. Jeszcze tam popłyniemy. Myślę, że na tym zakończymy nasz cudowny gameplay. O właśnie, test na Crysisa. No, jakby to był Crysis, to się złamało. No niestety. Nie da się kosić lasu. No. No. Co tutaj jest ciekawego? Nie no, grafika jest naprawdę fajna. Ona strasznie przypomina CryEngine, ale... Nie wiem, na czym to chodzi, szczerze mówiąc. Ja jestem przekonany, że na CryEngine. Co tu jest ciekawego? Niby jakieś skrzynki tu są, ale nic tu nie mogę znaleźć. To może to na dole jest? Tak, one są w środku. Temple of Light? No dobra. O, jedna jest tu. Idziemy zbadać. Przypomina mi to Obliviona. Chodzenie po tych. Teraz Fira. Teraz trochę Fira.
A tu nic więcej nie ma? A są te. Możemy ograbić świątynię z reliktów. No. Byłoby na tyle. Chyba to. Trochę kicha, myślałem, że to coś więcej będzie. No cóż, jak widzicie, jest co robić. Jest co robić. Świat jest naprawdę olbrzymi. Fabularna część jest naprawdę fajna. Grafika jest bardzo ładna, jeżeli macie dobry sprzęcik w miarę. To chyba takie podsumowanie początku. No, gra jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. I nie ma się do czego przyczepić w niej. No może poza tym, że mogłaby trochę się lepiej nagrywać i wyglądać. Znaczy chodzić. Fajne są te wszystkie motywy z tymi dzikimi zwierzętami, które nas mogą zaatakować i ze skinowaniem, zbieraniem tych różnych pierdół, jakimś craftowaniem itemków. Jest co robić, nie będziecie się na pewno nudzić podczas grania. Wiele godzin można tutaj. Mapa przejść. Jest naprawdę olbrzymia tego świata. My tutaj zwiedziliśmy dosłownie malutki kwadracik, co jest początek gry w zasadzie, a jak widzicie, jest tego dosyć sporo. Znaczy tej części nawet nie mam odkrytej kompletnie. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Far Cry. Mam nadzieję, że wam się gameplay podobał. Wybaczcie nam ten super niski FPS, od którego trochę zęby bolą. Ups. Wow. To jest super zęby bolą. No. Mogę tych gości zabić? Nie, bo znaczy lepiej ich nie zabijam. Nie, lepiej ich zabijam. A to co to jest? Robka. Ale zobacz, co się stało. No, coś pofrunęła. Ale patrz, jak została ta rura. Ty, co to? Przyjechali banditos? Czego oni strzelają? Do psów. Nie, to są jakieś... O! Chyba go dobiłem. O kurwa! Ja pierdolę. Ej, no chłopaki, sorry, naprawdę nie chciałem. Na koniec oczywiście musiałem coś zjebać. Tutaj. Your posse is killing you teraz. No i spokój, chłopak. Give me your loot. Dobra, żegna się z wami Makos. I Lolus, i do zobaczenia przy okazji kolejnego gameplayu. Hej!